Hej, hej, witam na kanale Raptor 10111. Dzisiaj pokażę Wam w grze Farming Simulator 19, w grze, w której dostaliśmy w maju 2020 na PlayStation Plus za darmo. Zobaczycie, jak można mieć w tym tytule nieskończoną ilość gotówki i jak sobie ułatwić robienie misji, ponieważ za misję mamy najtrudniejsze złote trofeum, które jest najrzadsze, także możecie w ten sposób sobie ułatwić grę i robienie trofeów, a więc dążenie do platyny. Także jeśli tutaj dam sobie na karierę, to zobaczycie, że na moim tutaj drugim zapisie mam w sumie miliard monet, mam miliard euro, a co za tym idzie, no mam tyle pieniędzy, że nie nadążam ich wydawać, ponieważ te pieniądze cały czas się mnożą. Ja już zdobyłem platynę, w tej grze można zdobyć platynę, jak piszą niektóre poradniki, w 60 do 80 godzin, ale tak naprawdę można ją zrobić nawet w 30-40 godzinach. A więc jeśli chodzi o nieograniczoną ilość pieniędzy, to wchodzimy na modyfikację i wchodzimy tutaj na sam koniec, czyli jak mamy tutaj początek listy, wchodzimy w prawo na obiekt. I teraz na sam dół po prawej jest Government Subsidy. Dajemy krzyżyk i dajemy instaluj krzyżyk. Krzyżyk i już mamy zainstalowane. To nie trzeba ani pobierać, ani nic. Mamy zainstalowany i możemy taki budować znaczki. Ok, teraz chodzimy na karierę. Na przykład pierwszy zapis krzyżyk. Tam jakikolwiek wybieracie sobie poziom trudności, tworzymy sobie gościa i tutaj mamy Government Subsidy i musimy dać kwadrat, żeby była fajeczka, krzyżyk, a to oznacza, że ten znak będziemy mogli wybudować. Teraz gra musi się załadować i pierwsze co robimy, to budujemy takie znaczki wokół obszaru, który należy do nas. Nigdzie więcej nie można budować. Ale dzięki tym znakom będziemy dostawać 150 tysięcy monet na każdą godzinę w grze. Czyli jak przyspieszymy czas razy 120, to po prostu będziemy można dostawać nieograniczoną ilość pieniędzy, że nie nadążymy nigdy tych monet wydawać. Już Wam pokazuję, gdzie trzeba wejść, żeby to zdobyć. Dobra. Dobra, jesteśmy w grze. Gdy damy L1, lewą gałkę naciśniemy, mamy mapę, cyferki oznaczają numery pól, pola zielone, czyli 19, 24, 25, 26 należą do nas i tu wyłącznie tu możemy obecnie budować te znaczki. Dajemy panel dotykowy R1, tak, tylko dwa razy i tu powinno być 4 razy, tutaj w obiektach, gdzie jest różne, krzyżyk, idziemy na sam koniec i mamy Government Subsidy, krzyżyk i gdy mamy ten element zaznaczony na zielono, możemy go wybudować, czyli tylko tu, gdzie jest, no możemy na przykład obsadzić jedno z pól tymi znaczkami, krzyżykiem. Kółko, kółko, kółko. R2 trzymamy, to biegniemy i już popatrzcie, mamy wybudowane. Teraz dajemy options R1 i tu, gdzie mamy skalę czasu, lewą gałkę udajemy na razy 120. Kółeczko. I już nam tutaj czas rośnie. I popatrzcie, mieliśmy przed chwilą 100 tysięcy, już mamy 4 miliony 900. A co za tym idzie, możemy wejść teraz na mapę,
Options, L1, 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 L1. Dajemy L3 i możemy wybrać sobie teren, który chcemy kupić. Najlepiej kupić sobie ten teren. Prawa gałka, kwadrat, krzyżyk. I teraz możemy wykupić sobie teren jakikolwiek. Prawa gałka. Już widzicie, największy teren mamy wykupiony. Także to tyle, jeśli chodzi o zdobywanie monet. Także monety mamy już ilość nieograniczoną. A dodatkowo, jeśli nie chcecie się tak bawić, to można wyjść na każde pole, jakie macie, i można je sprzedać. Czyli L3, R3, trójkąt, krzyżyk i to pole możemy sprzedać, które mamy zaznaczone. Trójkąt i krzyżyk, widzicie? Ale pod warunkiem, że na tym terenie nie mamy żadnych przedmiotów, które należą do nas. Dobra, czyli już wiecie, jak zrobić sobie nieograniczoną ilość gotówki. A teraz, jeśli chcecie sobie ułatwić misję, dając options i wchodząc na takie tutaj karty, mamy do wyboru misję. Jedno z najrzadsze trofeum wymaga ukończenia 100 misji. Ja to zrobiłem, uwaga, w 2 dni. W 2 dni mi się udało zrobić. I teraz już wam mówię, o co chodzi. Wchodzimy do sklepu, czyli panel dotykowy. Wchodzimy na pojazdy. No i mając oczywiście taką ilość gotówki, możemy sobie kupić od razu najlepszy traktor. Krzyżyk, krzyżyk. I na przykład kultywator. Gdzie są kultywatory? Tutaj. No ja polecam osobiście nie kupować. Chociaż można też kupić największy, nie ma problemu. Największy kultywator. I do każdego traktoru polecam wam zawsze kupować obciążniki. No to mamy tyle gotówki, możemy kupić największy obciążnik. Strzałkami lewo-prawo teleportujemy się do pojazdów, które należą do nas. Strzałka w prawo, traktor, kombajn, traktor, kolejny traktor. Teraz to już jest nasz traktor. R2 jedziemy, L2 cofamy. Krzyżyk podłączamy, urządzenie. I jeszcze ja kupiłem obciążnik, ale ten traktor widzę. O, tutaj jest. Tu można do innego traktora podłączyć. I teraz już wam mówię, o co chodzi w robieniu misji. Czyli kupujemy sobie traktor z kultywatorem i dajemy go koło pól 24-25. Dam większą mapę, żeby to było lepiej widać. Czyli koło pola tutaj dajemy jeden traktor z kultywatorem. Potem kupujemy kolejny traktor i dajemy traktor na przykład z siewnikiem, żeby mógł siać pola. Tak? I tak samo robimy, dając tutaj kultywator i traktor. I jeśli chcecie, to kolejny można dać tutaj kultywator z traktorem i drugi kultywator z siewnikiem. I gdy mamy, no i w tym czasie oczywiście gramy, sobie robimy, co chcemy najżywniej, co wam się podoba, sobie robimy. Ale te pojazdy tu, tu i tutaj sobie stoją. I teraz wybieramy sobie tutaj zawsze najtańszą misję. No i mamy kultywatorowanie to na przykład na polu czwartym, ale szukamy tam, gdzie jest bardzo mało pieniążków. Mało pieniążków oznacza bardzo małe pole. No i na przykład mamy tutaj pole 18. No i dajemy kwadrat, aby sobie wziąć to pole. Im mniej pieniążków, tym szybsza jest misja do zrobienia. No i teraz patrzymy na mapę, gdzie jest pole 18. One są po kolei. Pole 18 jest tutaj, widzicie? I my mając sklep jest tu. I my mając tutaj już traktor z kultywatorem, teleportujemy się gdziekolwiek jesteśmy na mapie, tutaj. I już tym traktorem jesteśmy tu i tu robimy. I go zostawiamy. Potem bierzemy kolejną misję. Kolejna misja może pokazać, że tutaj mamy coś obsiać. Teleportujemy się tu do traktora, obsiewamy to pole. I te traktory wszędzie tam zostają. Potem mamy tu na przykład tu kultywować, więc tutaj się teleportujemy i jedziemy tutaj. Bo normalnie
To się tak robi, że wypożycza się, gdy nie ma się większej gotówki, wypożycza się sprzęt od tych robotników, którzy zlecają nam zadanie i my ze sklepu jedziemy aż tutaj bardzo, bardzo powolnym sprzętem tu. Robimy zadanie, dostajemy kasę i ten sprzęt znika. A gdy są misje związane z tymi polami, to my po prostu ich nie wykonujemy. Wykonujemy misje tylko te najkrótsze. I mamy kolejne, 15. I teraz możemy tą misję anulować. Na przykład, gdybyśmy ją zrobili, to dajemy tutaj, musimy dać kwadrat, żeby wybrać, wziąć wypłatę. No i na przykład 15 pole. My szukamy pola 15. No akurat jest tutaj. Czyli jeśli mielibyśmy kolejny traktor z kultywatorem i z siewnikiem, to od razu się teleportujemy się tutaj i jedziemy i tu wykonujemy tą misję. Czyli ogólnie wszystkie misje można wykonać, teleportując się między pojazdami. A mając taką gotówkę, to można tu kupić taki różny, naprawdę bajerancki sprzęt. Trzymając R1 i kółko, świecimy latarką, aby widzieć w nocy. A dzięki temu, że mamy taki sprzęt bardzo, bardzo duży, to można bardzo szybko wykonać daną misję. Nawet powiem wam, w minutę, dwie, jedną misję już można wykonać. Strzałkami góra i dół można sobie oddalić, przybliżyć widok. I teraz patrzcie, że mamy taki wielki kultywator. Jedziemy i od razu brunujemy całe pole. Od razu. I nawet w każdym pojeździe, gdy jesteśmy w polu, dajemy kółko. Wtedy wynajmujemy pracownika. On sobie sam jedzie, to robi, a my robimy to, co chcemy robić w tej grze.